Kiedy dzwonisz na numer alarmowy 112, zgłoszenie zostanie skierowane do operatora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrum 112, operator 6, w czym mogę pomóc? Operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112 zapyta o rodzaj i miejsce zdarzenia. Wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana na miejsce zdarzenia. Poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć Cię bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, na przykład z dyspozytorem medycznym. Pamiętaj, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie irytuj się, kiedy operator po przyjęciu zgłoszenia i po jego weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań szybko zakończy rozmowę. Ma to na celu uniknięcie powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już wysłane właściwe służby. Pamiętaj, nie dzwoń na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia. Blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy. I absorbujesz operatora, który jest potrzebny, by udzielać pomocy. Nie zamawiaj tu pizzy, taksi czy kwiatów. Nie rób głupich żartów. To nie jest dobre miejsce. Ten numer służy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Zastanów się, ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy. Sto dwanaście. Na ratunek. Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania programu Nasz Powiat. Tym razem przygotowaliśmy informację o prelekcji na temat chorób nowotworowych przygotowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach oraz informację o Międzynarodowym Dniu Teatru i prezentowanych z tej okazji przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku w fragmentach wspomnień Pauliny Wilkońskiej. Przygotowaliśmy dla Państwa również materiał o Dniu Dawcy Szpiku. W cyklu Książka Miesiąca przybliżymy powieść Grzegorza Kozery zatytułowaną Berlin, późne lato. Na zakończenie programu zapraszam do wysłuchania informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat upowszechniania integracji społecznej w powiecie kozienickim oraz informacji Urzędu Skarbowego w Kozienicach dotyczącej składania zeznań podatkowych za rok 2013 w formie elektronicznej. W środę 2 kwietnia w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyło się pierwsze z serii spotkań zorganizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach, będące pogadanką dla młodzieży na temat chorób nowotworowych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach bierze udział w realizacji populacyjnych programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. W realizacji tych programów bardzo wspiera nas Wojewódzki Ośrodek Koordynujący działający przy Instytucie Onkologii w Warszawie. Z tych programów najważniejsze, te, które prowadzimy w tej chwili, to są trzy. Zdrowe piersi są ok, od samobadania piersi do mammografii oraz trzeci, wybierz życie, pierwszy krok. I w ramach realizacji tych programów na terenie powiatu kozienickiego zaprosiliśmy panie specjalistki z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przy Instytucie Onkologii celem na spotkanie z młodzieżą, która uczestniczy w tych programach. Dzięki uprzejmości pani dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego mamy możliwość zorganizowania takiego spotkania. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący wspiera nas bardzo w naszych działaniach
i w dalszym ciągu będziemy prowadzić te programy, realizować te programy na terenie naszego powiatu. W dalszym ciągu liczymy na wsparcie ośrodka, liczymy też na wsparcie pana starosty, na pomoc pana doktora Kuźmińskiego, którzy zaangażowali się w naszą działalność. Poprzez te programy chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy kobiet z naszego powiatu, celem zachęcenia kobiet do udziału w tych programach, czyli do przeprowadzania badań profilaktycznych, bo chcemy uświadomić paniom, że te badania są bardzo ważne, mamy możliwość przeprowadzania tych badań. I w związku z tym chcemy rozszerzyć naszą działalność, chcemy poprosić o współpracę ośrodki medyczne, również placówki oświatowo-wychowawcze, no i realizować taki europejski kodeks walki z rakiem, który w tej chwili jest realizowany przez województwo, no i mamy nadzieję, że nam się to uda. Prelekcję poprowadziły Małgorzata Rejent oraz Dorota Ołowska z Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dzięki przygotowanym przez niej pogadankom młodzież szkolna oraz nauczyciele uczestniczący w spotkaniu mogli dowiedzieć się, iż liczba zachorowań na nowotwory jest bardzo duża, a liczba chorych stale rośnie. Natomiast wpływ na to mają przede wszystkim nasz styl życia i nasze otoczenie. Większość zachorowań wynika bowiem z naszych nieprawidłowych zachowań. Prowadząc natomiast zdrowy tryb życia, możemy poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych. W tym celu opracowany został Europejski Kodeks Walki z Rakiem, zawierający zalecenia profilaktyczne. Według lekarzy i naukowców zabójcą numer jeden jest palenie tytoniu, czynnik ryzyka większości chorób nowotworowych. Według przytoczonych danych statystycznych palenie tytoniu wywołuje 90% zachorowań na raka płuc, a 2000 osób rocznie umiera z powodu przebywania w otoczeniu palaczy. Kolejnym zabójcą jest otyłość, brak ruchu i nieprawidłowe odżywianie. Według przeprowadzonych badań jemy zbyt dużo w stosunku do tego, czego faktycznie potrzebuje nasz organizm, a tylko 5% Polaków zjada zalecaną dawkę owoców i warzyw. Natomiast zbilansowana dieta i zmiana nawyków żywieniowych powodują lepszą wyleczalność nowotworów. Rakotwórczy jest również alkohol, który wbrew mitom wcale nie chroni przed chorobami krążenia. Należy również unikać nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, unikać solarium i bacznie obserwować znamiona na całym ciele. Małgorzata Rejent przybliżyła obecnym profilaktykę raka piersi, na którego każdego roku umiera ponad 5 tysięcy osób, pomimo iż od 2000 roku spada liczba zachorowań dzięki większej świadomości kobiet i propagowaniu badań. Na raka piersi zachorować mogą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a skłonność do tej choroby związanej z działaniem hormonów jest dziedziczna. Przy raku piersi istotny jest styl życia. Dieta bogata w tłuszcze, brak aktywności ruchowej oraz regularne spożywanie alkoholu pomagają procesowi rozrostu nowotworowego, który w początkowej fazie bardzo długo nie daje żadnych objawów. Szanse na szybkie wykrycie i wyleczenie wzrastają dzięki profilaktyce poprzez metody wczesnego wykrywania, samobadanie, USG, mammografię. Natomiast jak stwierdziła Dorota Ołowska, prowadząca prelekcję na temat profilaktyki raka szyjki macicy, rak szyjki macicy jest nowotworem złośliwym, ale nie jest dziedziczny, a co najważniejsze, wiemy, co go wywołuje. Objawia się w każdym wieku, chociaż najwięcej zakażeń następuje około 20 roku życia. Rozwija się długo, ale jest jednym z niewielu nowotworów, któremu można skutecznie zapobiegać. Czynnikiem ryzyka w jego wypadku jest zakażenie wirusem HPV, przenoszonym drogą płciową. Profilaktyka pierwotna to oświata zdrowotna oraz szczepienia. Profilaktyka wtórna to regularne badania cytologiczne u kobiet w wieku 25-59 lat. Po prelekcji, biorąca w niej udział młodzież, mogła indywidualnie porozmawiać z paniami z Instytutu Onkologii, zapoznać się z ulotkami, dowiedzieć o samobadaniu piersi, a przede wszystkim zadać najbardziej nurtujące pytania. Od ponad 50 lat, 27 marca, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru, ogłoszony w 1961 roku z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego dla upamiętnienia zainaugurowanego w 1957 roku w Paryżu Teatru Narodów, festiwalu, na którym spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru Instytut Teatralny współorganizuje ogólnopolską akcję pod nazwą Dotknij Teatru,
podczas której odbywają się projekcje, spektakle, spotkania z artystami, warsztaty, wykłady. Międzynarodowy Dzień Teatru jest również dla placówek kulturalnych i oświatowych okazją do zorganizowania imprez wpisujących się w obchody tego święta, propagujących wśród młodzieży teatr jako instytucję i miejsce wymiany myśli. 27 marca grupa teatralna Elektra z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku zaprezentowała prazę Pauliny Wilkońskiej. Ta powieściopisarka doby romantyzmu opisała w wydanych w 1875 roku moich wspomnieniach o życiu towarzyskim na prowincji w Kongresówce. Uwagi, wspomnienia, refleksje dotyczące Garbatki, Bąkowca, Policznej, Czarnolasu, Sieciechowa, Gródka, Kozienic, Zwolenia, Góry Kalwarii, Puław i osób z tymi miejscowościami związanych. Widowisko przygotowane przez Elżbietę Dziedzicką, nauczycielkę języka polskiego, było pierwszym głośnym czytaniem fragmentów wspomnień autorki, a pomysł, jak sama mówi, zaczerpnięty został z Teatru Syrena, w którym Wojciech Malajkat organizuje rokrocznie wieczór artystyczno-intelektualny z okazji rocznicy pośmiertnych urodzin profesora Leszka Kołakowskiego. Grupa 11 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku, odczytując kolejne fragmenty wspomnień, odkrywała nie tylko postać Wilkońskiej, jej osobę i światopogląd, ale również zwyczaje i tradycje regionu, a przede wszystkim jej związek z Czarnolasem. Wydarzenie zorganizowane zostało bowiem w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, gdzie obecni tego dnia przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych, głównie z terenu zwoleńskiego, a także młodzież szkolna mogli podziwiać pamiątki po wielkim polskim humaniście. Próbie czytania towarzyszył ze słowem wiążącym gość specjalny, profesor Janusz Odrowąż-Pieniążek, historyk literatury i muzeolog, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wieloletni dyrektor Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Pokaz fotografii ze zbiorów profesora dotyczących pamiętnikarki oraz jej męża i okolic Czarnolasu dopełnił widowisko, zilustrowane także muzycznie. Występowi młodzieży czytającej reporterskie zapiski Wilkońskiej towarzyszył bowiem akompaniament Malwiny Skoczylas, uczennicy 6 klasy szkoły podstawowej w Garbatce-Letnisku i 2 klasy szkoły muzycznej 1 stopnia w Kozienicach, która zagrała na skrzypcach m.in. utwory Boccheriniego, Chopina, Schumana, Czajkowskiego i Beethovena. Drugiego kwietnia w Kozienickim Domu Kultury zorganizowany został Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Inicjatorką akcji przeprowadzonej w Kozienicach była Ewa Pszczoła. Zorganizowałam akcję Dzień Dawcy Szpiku w Kozienicach sama. Odezwałam się do Fundacji DKMS Polska, żeby po prostu zorganizować akcję w Kozienicach, ponieważ zauważyłam, że nikt inny się do tego nie zgłosił. Widziałam, że w Pionkach i w Radomiu jest zorganizowana ta akcja, więc postanowiłam zorganizować też u nas w mieście. Jak widać, spotkała się ze sporą aprobatą mieszkańców. Ja się odezwałam do fundacji, powiedziałam, że chcę zorganizować akcję
akcję w tym mieście. Pani pytała mnie, dlaczego, skąd ten pomysł i tak dalej. Później wysłałam im moje dane kontaktowe i dostałam paczkę z wszystkimi materiałami, balonami, plakatami. Także wszystko mi było właściwie podane na talerzu, tylko musiałam się zmobilizować i zorganizować to tutaj. Proces rejestracji był nieskomplikowany i trwał krótko. Cała procedura zapisania się do bazy potencjalnych dawców szpiku trwa około 5 minut. Kiedy osoba przychodzi, zgłasza się do nas, przeprowadzamy krótki wywiad medyczny, zadajemy podstawowe pytania, na przykład czy była przeprowadzona jakaś operacja, czy są jakieś choroby przewlekłe. Później należy wypełnić kwestionariusz osobowy. Następnie przechodzimy do tej części pobierania wymazu z policzka za pomocą małej pałeczki, to jest łącznie minuta. I właściwie to wszystko. Ten proces sprawdzenia tego wymazu trwa około 2 miesięcy. Po 3 miesiącach wysyłana jest karta dawcy szpiku. No i później przychodzi tylko czekać na bliźniaka genetycznego i czekać na informacje z fundacji, że można komuś uratować życie. Sam ten proces już pobrania szpiku kostnego to jest w 80% pobranie komórek macierzystych, które trwa 3-4 godziny, nie wymaga hospitalizacji. Fundacja wszystko zapewnia, przejazd, właśnie pobyt w szpitalu, ewentualnie jakieś zakwaterowanie. Pracodawca musi zapewnić nam dzień wolny, to jest ustanowione w kodeksie pracy. Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI. Dawcą nie może zostać osoba uzależniona, na przykład od narkotyków, alkoholu i leków. Akcja przeprowadzona w Kozienicach spotkała się z dużym odzewem wśród mieszkańców. Chęć pomocy innym, bo zawsze uratować komuś życie to jest jednak coś, co chcemy zrobić, prawda? Uratować komuś życie to przede wszystkim czuje się takie wewnętrzne poczucie, że się zrobiło coś dobrego i że nie było się po nic na tym świecie. Fundacja DKMS została założona w 1991 roku z prywatnej inicjatywy w oparciu o historię cierpiącej na białaczkę kobiety. Dało to początek powstaniu największej bazy danych na świecie, skupiającej ponad 4 miliony zarejestrowanych potencjalnych dawców komórek macierzystych. W ciągu 23 lat szanse na życie chorym na raka krwi podarowało ponad 40 tysięcy osób z baz DKMS. Dziś każdego dnia komórki macierzyste na całym świecie oddaje co najmniej 15 dawców DKMS. Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska działa od 2008 roku. W ciągu 5 lat w Polsce udało się zarejestrować ponad 400 tysięcy potencjalnych dawców. Należy pamiętać jednak, iż jako potencjalny dawca można zarejestrować się tylko raz. Dyskusyjny klub książki oraz Biblioteka Publiczna imienia księdza Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach polecają Państwu lekturę książki Grzegorza Kozery zatytułowanej Berlin, późne lato. Najnowsza powieść Grzegorza Kozery to fabuła urzekająca prostotą i smutkiem. Takich historii mogło się zdarzyć przed 10 laty wiele. Kozera stworzył fikcję literacką, ale czytelnik może mieć wrażenie, że autor z wielką delikatnością i zainteresowaniem pochyla się nad losami ludzi, którzy doznali czułości za mało, a interesują się jedynie tym, czy będzie im dane przeżyć w okrutnej wojennej rzeczywistości. Berlin, późne lato to rozgrywająca się w 1943 roku opowieść o człowieku, którego oszukali najbliżsi i który w pewien sposób oszukał sam siebie. Otto Peters to klasyczny fatalista, były pisarz i nauczyciel bez fachu i bez pomysłu na to, kim mógłby być. Wojny na froncie nie zaznał dużo, ponieważ raniony odłamkiem został kaleką. Okazuje się jednak kaleką zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Oddał bowiem wojnie swojego syna, Ericha, który stał się katem, zaś jego żona, która przed śmiercią uległa wpływom nazistowskim, oddaliła się od niego podobnie jak i syn. Petersowi pozostaje pamięć po umarłej i świadomość, iż nie spełnił się w żadnej z ról. Jest bohaterem tragicznym, ale tragizmem mało spektakularnym. Takim, gdzie szuka się w czasach wojennej pożogi i niewiary jakiegokolwiek punktu zaczepienia, by uwierzyć choćby w to, że ma się czyste sumienie.
Gorące lato 1943 roku, które powoli zmierza ku końcowi, przynosi Berlinowi żar nie tylko w sensie dosłownym. Berlińczycy, żyjący w cieniu nalotów i w cieniu samych siebie, nie ufają sobie nawzajem, nie wiedzą nawet o sobie wiele, nie mają pojęcia o tym, kiedy tak naprawdę nastąpił początek wojny i czy będzie miała ona swój koniec. Kozera doskonale stopniuje napięcie, ukazując w relacjach mieszkańców Berlina narastający i wszechobecny lęk. Każdy może donieść na drugiego, nikt nie jest szczery, nikt nie jest do końca tym, za kogo się podaje. Otto, dzielnie i walczące Niemcy 1943 roku. Społeczeństwo zaszczute na własne życzenie i wciąż na nowo niszczone od wewnątrz. W świecie, w jakim żyje Otto Peters, żyć prawdziwie po prostu się nie da. Między pracą w bibliotece u boku lewicowego przyjaciela Rolfa, a schodzeniem do schronu podczas nalotu, czas mija bohaterowi na przemyśleniach tyleż gorzkich, co destrukcyjnych. Do dnia, który będzie początkiem nowej opowieści. Opowieści o roli przypadku i o tym, kto podczas wojny jest katem, a kto ofiarą. Peters podejmuje się bowiem ryzyka ukrywania u siebie zbiegłej z obozu koncentracyjnego Polki, Haliny Kamińskiej. Niczego o tej kobiecie nie wie, a postanawia jej pomóc. Halina opowiada mu o obozowym życiu, o którym Peters, jak większość Niemców, nie ma żadnego pojęcia. Zaskakująco szybko ten deprecjonujący dotychczas Polaków mężczyzna przekonuje się, że żyje wśród stereotypów, a narodowość nie ma znaczenia, gdy liczy się życie zgodne ze swoim sumieniem. Ukrywająca się uciekinierka nie tylko zmienia wewnętrznie Petersa, ale przede wszystkim zmusza samą siebie, by zrewidować pojęcie o złych Niemcach. W tej powieści jest wielu złych i dobrych. Złych i dobrych ludzi. Jedni i drudzy błądzą po omacku, zagubieni w świecie, w którym nie ma niczego pewnego. W świecie licznych zakazanych lektur, reglamentowanej żywności, stale obecnej śmierci i obaw przed tym, czy spadająca bomba nie pozbawi raz na zawsze możliwości ujrzenia w tym smutnym świecie czegoś naprawdę wartościowego. A czymś takim z czasem staje się relacja Haliny i Otto. Tych dwoje trafia na siebie przypadkiem, ale okazuje się, że przypadek potrafi zmienić koleje losu dużo bardziej niż misternie planowany czas, kiedy zakłada się co i kiedy konkretnie zmienić. Berlin, późne lato, to historia człowieka, którego nie złamali inni, ale który niebezpiecznie zbliża się do tego, by złamać samego siebie. Grzegorz Kozyra opowiada historię człowieka, któremu się nie udało na początku na własne życzenie, a potem przez to, że udać się po prostu nie mogło. Otto Peters przede wszystkim chce być sobą i zachować wierność sobie, podejmuje wybór w świecie, w którym wybory są praktycznie niemożliwe. Berlin, późne lato, to dostojna książka o mało dostojnym świecie, w którym nawet piękno zmierzającego ku końcowi lata nie zatrze szarych konturów bolesnej rzeczywistości. W tym świecie bowiem nie tylko lato się kończy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach kontynuuje realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod tytułem Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozińskim. Projekt skierowany jest do osób, które znajdują się w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia. Są nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystają z różnych form wsparcia pomocy społecznej, mają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wsparciem obejmujemy rodziny zastępcze, wychowanków z rodzin zastępczych, osoby usamodzielniane, a także osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami. W 2014 roku grupą preferowaną są diabetycy. W ramach projektu oferujemy wyjazdy aktywizacyjne 10- lub 14-dniowe, poradnictwo specjalistyczne, podczas którego będzie można skorzystać z poradnictwa psychologa lub prawnika, grupy wsparcia, skierowanie i sfinansowanie kosztów nauki na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym lub policealnym, inne zajęcia zorganizowane w formie spotkań lub krótkich wyjazdów integracyjnych. Wszystkie formy wsparcia zorganizowane w ramach projektu są bezpłatne. Rekrutacja ma charakter ciągły, dlatego osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ulica Jana Kochanowskiego 15, pokój numer 4.
Ponadto na stronie internetowej www.pcpr-kozienice.pl dostępna jest ankieta rekrutacyjna do uczestnictwa w projekcie. Osoby z terenu powiatu kozienickiego posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachęcamy do skorzystania z pomocy. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach zachęca do składania zeznań podatkowych za 2013 rok w formie elektronicznej, bez kosztownego podpisu kwalifikowanego, korzystając ze stron www.szybkipit.pl oraz www.e-deklaracje.gov.pl. Wysłanie zeznania podatkowego przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. W ten sam sposób można również złożyć korektę zeznania. System gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest urzędowe poświadczenie odbioru – UPO. Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu, który dostępny jest również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Cześć, jestem Bartek, a to moja szkoła. Publiczna szkoła podstawowa numer 34 w Radomiu. Ja i moi koledzy pokażemy Wam naprawdę niezły numer. Ten numer działa dziś w całej Polsce. W 17 centrach powiadamiania ratunkowego 24 godziny na dobę przez cały rok dyżurują operatorzy. To prawdziwi władcy naprawdę niezłego numeru. Ten numer znają w całej Europie i w wielu krajach świata. W naszej szkole dzieci wiedzą, że ten numer... Numer alarmowy 112 jest po to, by szybko i sprawnie wezwać profesjonalną pomoc. Europejski numer alarmowy 112 powstał, aby zintegrować i uprościć sposób powiadamiania służb ratunkowych w sytuacjach wymagających ich interwencji. Numer alarmowy 112 dzięki jego uniwersalności, łatwości zapamiętywania kodu cyfr 112 oraz akcjom informacyjnym przeprowadzanym na terenie wielu krajów stał się obowiązującym uniwersalnym numerem wybieranym przez wszystkich tych, którym potrzebny jest ratunek. Na ratunek. Numer alarmowy 112 służy do wezwania profesjonalnej pomocy. Pamiętajcie, numer alarmowy 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych wypadkach. Zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, przypadki użycia przemocy, nagłe omdlenia i utrata świadomości, poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienie, przypadki porażenia prądem, rozpoznanie osoby poszukiwanej przez policję, inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Po wybraniu numeru 112 czekaj cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora. Krótko opisz zdarzenie lub sytuację, której jesteś świadkiem, aby operator mógł wezwać właściwą służbę. Pamiętaj! Nie dzwoń na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia. Udziel dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania.
wykonuj polecenia i instrukcje przekazywane przez operatora. Nie rozłączaj się do czasu wyraźnego polecenia operatora.